Cześć, miałem ostatnio przyjemność brać udział w bardzo ciekawej inicjatywie związanej z rekonstrukcją bitwy pod Wojniczem, zapomnianego epizodu II wojny północnej, czyli tak zwanego potopu. Z racji tego, że epizod nie jest zbyt szeroko znany, organizatorzy, jak i główny pomysłodawca Piotr Jędras, prowadzący bardzo ciekawy fanpage Dwór Hulaszczego Sarmaty, na który serdecznie zapraszam, postanowili szerszej opinii przybliżyć te wydarzenia. Z racji tego przygotowali oni oczywiście bardzo ciekawą trzydniową imprezę rekonstruktorską, na której oczywiście się pojawiłem i miałem przyjemność prowadzić narrację bitwy. W imprezie wzięło ponad 200 rekonstruktorów, nie tylko z Polski, ale również z innych krajów, takich jak Czechy czy Węgry. Impreza była bardzo ciekawa, trwała 3 dni. Przyszło na nią bardzo dużo widzów. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia tego typu impreza. A ja z tego też powodu przygotowałem dla Was krótką relację. Z racji tego, że jest to moja pierwsza relacja na kanale Andrzej Wusek Historia Poza Horyzont, bardzo będę wdzięczny za wszelkie rady i oczywiście konstruktywne komentarze, które pomogą mi w przyszłości poprawić jakość tego typu filmów. Nie obyło się bez wpadek, o czym się przekonacie oglądając materiał, ale o tym powiem później, a teraz serdecznie zapraszam Was na materiał. Miłego oglądania. Andrzej Wusek, Historia poza horyzont. No dobra, no to jesteśmy. Idziemy teraz na rynek zrobić małą zawieruchę historyczną. Zobaczcie stan. Nie go tam na ucho! W lecy Roliku za roboty miał! A przez ryj go! To ja mu tak? Zaczęły się walki na rynku. A tu? Strana. O, sam Wolski wyszedł na szabę. Czy w pięta. Sam Wolski, dokładnie. Po rękawkach obaj. Pierwsza szaba. No może nie pierwsza. O! Klip, dobra, zaczęło się. Zobaczymy, co się będzie działo na rynku. Baby się dro. Posłuchamy tego, mądraj. Własnościowie, coś to za gwałty czynicie? Takie gwałty. Nie masz ci sprawa. Jest tak ciarkami. Weź pan, siedź w domu, bądź stary. A właśnie Samuel Łasz, wanita i infamis. Do usług, drogi panie. Kiedy wasi głowa spadnie, pójdziesz ze mną, brać go. Najpierw mnie weź. Zostawcie go. Brać go. Daj drogi mości, panie, z tobą do czynienia, nie chcę mieć tu póki co. Brać go. Kurwa ci broni, z tym człowiekiem do ugadania mamy. Odstęp. Zaraz wracam. Chcieli naszego! Badajcie, badajcie. Wybuźcie mu to wnika! Będziesz rozstrzelany! Boguj się! Banicy żeś przekroczył! Honor mnie! Infamie, banic jest wasz! Nie tacy jak ty chcieli mnie wieszać. Wedle prawa! Przeżegnałbyś się chociaż! Przed obliczem twórcy staniesz! Moja sprawa szarana! Szeruj! Powiedz! O nie! Tak oto skończył nasz Samuel Łaszcz! Infamis i banita! Który infamiami podbijał swoją... Coś w Infamie zrobił! Szabla znaczna! Takiego dobrego chłopa widzę!
Rozbierać go! Brać go, brodzieństwa! Buty broń biednym dać! Nagie ciało! Posiekać i pod bramę! Tak oto, wasz mąż państwo! Zapraszamy do kina na 18:00 na film Diabeł Łańcucki. A jutro w parku będzie duża bitwa, obozowisko 17-wieczne i tak samo w niedzielę. Także zapraszamy serdecznie od godziny 11:00. Można już do nas przychodzić, zwiedzać obozowisko, zobaczyć nie jedno takie truchło jak to tutaj, które leży. Będzie pod stołem obite. Dobry strzał był. Serce dostał. Wtedy jeszcze raz zapraszamy na godzinę 18:00 dzisiaj na Diabła Łańcuckiego. Kłaniamy się państwu. No tak więc na 18:00 idziemy na film Diabeł Łańcucki po raz pierwszy. A jeszcze chłopaki się bawią. Zobaczcie sami. A teraz jesteśmy na emisji filmu Diabeł Łańcucki. Ludzie się schodzą. Trochę rekonstruktorów zostało z nami. Nie wiem, czy coś widać, ale 40, prawie 50 minut seansu. Zobaczymy. Ponoć kawał dobrego materiału. Zobaczymy. Opowiem wam potem. Witam państwa bardzo serdecznie na premierowym pokazie pierwszego odcinka serialu kostiumowego, przygodowego, osadzonego w realiach XVII wieku na podstawie powieści Jacka Komudy Diabeł Łańcucki. Na początku chciałbym państwa przeprosić. Niestety z nie naszej winy Jacek nie mógł się pojawić dzisiaj na spotkaniu z nami. Jest mu bardzo przykro, próbował do mnie wysyłać film z pozdrowieniami dla państwa. Niestety zasięg, który ma u siebie w Bachowie, uniemożliwił mu dobre nagranie głosu. Więc niestety nie mogę puścić filmiku, ale uwierzcie mi, że bardzo się starał, żeby choć przez chwilę móc do was powiedzieć parę słów. Ja nazywam się Tomasz Wolski. Miałem okazję grać w filmie Diabeł Łańcucki, Beryndę, najprościej można powiedzieć szefa zaścianka Werlińskich, który był odpowiedzialny za wszystkich krewnych, siostrę. Także mam nadzieję, że będziecie mogli mnie tam zobaczyć. I podstawowa rzecz. Proszę państwa, film powstał dzięki wsparciu wielu ludzi. Prywatnych pieniędzy, które były przekazywane poprzez portale zbierane na to, żeby ten film mógł powstać. Oczywiście też byli więksi sponsorzy, którzy wsparli film, ale film oparł się przede wszystkim na pieniądzach od ludu, czyli od was. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że są osoby, które ten film wsparły. Mam nadzieję, że film państwu się będzie podobał. Ja nie będę już więcej przynudzał. Jeśli będziecie chcieli, to po filmie będziecie mogli z nami sobie zrobić zdjęcia. Jeszcze jedna rzecz, to, że inicjatywa rekonstrukcyjna, która wsparła film, umożliwiła jak najbardziej realne odwzorowanie okresu XVII wieku. I mam nadzieję, że jak będzie nam dane dokończenie serialu, to będzie jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, jeszcze sympatyczniej i że wy też do tego się przyczynicie jako osoby oglądające i wspierające na portalu Diabła Łańcuckiego. Także nie przynudzam więcej. Zapraszam do obejrzenia, a na końcu jeszcze powiem dwa słowa. Dzięki komu mieliśmy ten pokaz tutaj i co się dzieje jeszcze tu w Wojniczu, co będzie jutro i w niedzielę. Zapraszam na film. Co to? Zajazd? Myślałem, że Tatarzy. Nas to muszę powiedzieć. Ja jest rotmistrz Żurakowski. A wy jesteście na włościach Stanisława Stadlickiego, pana na Łańcucie i starosty Zygmurskiego. No i to jest drugi dzień. Wczoraj dzień zakończył się dość w miarę szybko, zaczęło mocno padać.
Ale dzisiaj już mamy fajną pogodę. Zresztą zobaczcie sami. Mam nadzieję, że będziemy dzisiaj się świetnie bawić. Drugi dzień Wojnicza. No co, zobaczcie zresztą sami, jak to wygląda. Tutaj Węgrzy. Jeszcze jest mokro, ale wszystko schnie i będzie ok. Czesi też przybyli dość licznie, także ekipy nie tylko z Polski, ale z wielu państw europejskich. A tutaj jest środek obozu, zaczyna się odprawa dowódców. Może wiesz, może od Ale nie wiem. Odprawa przed bitwą. Z tamtej strony, za tej muszli, nadchodzą Szwedzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Za niedługo bitwa. Na razie tego pierwszego murka, jest. Omówienie scenariusza. Przygotowanie ładunków do bitwy. No trochę. Na podawce to my tego nie zapalimy. Jak taki pies, no do czegoś. Tutaj kilka wywiadów, Wojownicy Czasu, Telewizja Polska. Chłopaki opowiadają na pytania, opowiadają historię o swojej pasji. Też miałem przyjemność rozmawiać. Mam nadzieję, że będzie można mnie zobaczyć niebawem w tym programie poświęconym właśnie bitwie pod Wojniczem. A my bawimy się dalej i czekamy na bitwę, która już niebawem rozegra się tutaj na polach. No to pomalutku już się wszyscy schodzą. Przygotowują się do bitwy. Zresztą zobaczymy sami, zobaczcie. Pikinierzy. Też się ludzie schodzą, więc widzimy, że poza rekonstruktorami przyciąga to też zwykłych ludzi, ludzi, którzy chcą tak naprawdę zobaczyć i dotknąć historii. Możemy zrobić aksel. Szwedzi cofnęli się przed naporem ognia. Jeszcze trwa wymiana ogniowa. Czy dojdzie do walki na Białą Bramą? Tego będziemy mogli być świadkami już chyba za niedługo.
ponieważ Szwedzi mimo ostrzału cały czas prą do przodu. Artyleria nasza się cofa na lepszą pozycję, gdyż tutaj już chyba niewiele zaradzi. I ruszali. Nasi kontratakują. Broń biała weszła. Jest już bezpośrednie starcie. Szwedzi napierają. Szwedzi rośnie, ale nasi się bronią. Czy uda się utrzymać? Czy przeprawa zostanie obroniona? Trup się ściele gęsto, ale walka trwa. Dym broni czarnoprawowej. To było dość częste zjawisko podczas bitew, gdzie wielka salwa artyleryjska broni czarnoprawowej, muszkietów, arkebuzów, pistoletów zastosowała zawsze pole bitwy właśnie szarym, czarnym dymem i widoczność była w tym czasie utrudniona. Znowu do natarcia na broń białą. Nie chcą oddać łatwo tego przejścia. Bardzo ważne jest to przejście w tym naszym wojniczu, abyśmy mogli uratować armię koronną i króla Jana Kazimierza. Obrony i ostrzału Szwedzi cały czas są na przy. Wymiana ogniowa trwa. Rannych chyba po obu stronach. Wojsko polskie ostatecznie na prawej skrzydle musi się cofać. Cofa się za brud. Szwedzi napierają. Zmuszają polskie oddziały do cofnięcia się. Zostaje zdobyta pierwsza regunta. Pierwszy. Artyleria też się cofa. Wojska księcia Dmitra Wiśniewieckiego dzielnie broniąc się ruszają jednak, aby zdobyć lepsze pozycje do obrony i aby odeprzeć przeważające siły wroga, który wdarł się w granice Rzeczypospolitej. Proszę stupy!
Przed nami będzie drugi epizod walki, gdzie przegrupowane polskie oddziały będą próbować ponownie odeprzeć natarcie. Jeszcze na prawej flance trwają walki, ale nasi się cofają. Przeważające siły szwedzkiego najeźdźcy przygniatają swoją liczebnością. Ale widzimy tutaj przegrupowane wojska przygotowują się do odparcia kolejnego ataku, zdobywają lepszą pozycję i będziemy świadkami kolejnego. Bitwa w Podwojniczym była prowadzona. Landskroński wpadł na pomysł, żeby zrobić zasadzkę na Szwedów. Szwedzi, którzy pozwalali sobie na wiele, ruszyli tutaj. Będziemy, mam nadzieję, świadkami tej zasadzki, w której to wojska Landskrońskiego uderzą z boku na nacierające oddziały szwedzkie. Jak będzie tym razem? Czy powtórzy się? Czy powtórzą się wydarzenia sprzed kilkuset lat tutaj z Wojnicza? Zaraz zobaczymy. Szwedzi nadal prą. Szwedzkie wojska po zdobyciu szańca polskiego obsadzają go swoimi działami, przygotowują do ostrzału naszych pozycji. A natarcie trwa, a nasi się cofają. Czy wytrzymają napór? Napór trwa, wojska polskie się cofają. Ale cofają się nierozproszone, cofają się w ładzie i przygotowują się, no zobaczymy, czy przygotowują się do tej słynnej zasadzki. Dochodzi do walki na broń białą. Artyleria cały czas bije. Walka trwa, zażarta walka. I mamy zasadzkę. Polskie oddziały ruszają z boku. Oddziały pana polnego Landskrońskiego ruszyły, uderzyły z boku i od tyłu. Szwed jest otoczony. Dzięki temu fortelowi nasze oddziały zdobywają przewagę. Szwed jest zmuszony do cofnięcia się, mimo zdobycia dział, przewaga w polu jest po stronie polskiej. I udało się to, co było trudne do zrobienia, obronić przejście. Zasadzka udała się i udało się osiągnąć te cele. Szwedzi uciekają w popłochu, zobaczcie państwo, jak śledzie uciekają. Trwa dobijanie uciekającego wroga. Polskie chorągwie wracają na pole bitwy dumne. Z podniesionym czołem mogą stanąć przeciwko szwedzkiemu najeźdźcy. Udało się obronić, ale dzisiejszy epizod
dobiega końca. Bitwa wygrana. Wygrana. Dzisiaj zwycięstwo jest po naszej stronie. Rekonstruktorzy, wszyscy dowódcy, wszystkie grupy, zapraszam tutaj, żebyście mogli stanąć przed naszymi widzami, przedstawić się, z jakiej grup jesteśmy i skąd z Polski do was przyjechaliśmy, nie tylko z Polski, bo są tu i Czesi, i Węgrzy, także ekipa jest międzynarodowa, co się rzadko zdarza w Polsce. Poczekamy jeszcze, aż pięknie nam się zaprezentują wszystkie oddziały, wszyscy żołnierze, piękne dziewczyny w mundurach. Proszę się tam nie śmiać. Każdego mogą przejść do wojska. Witam serdecznie. Przybyliśmy tutaj z Pomorza, z Wejherowa, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego. Viva! Dzień dobry. Zaciąg prywatny strażnika koronnego Samuela Łaszcza, Kielce. Dziękujemy serdecznie. Witam, kompania wspierająca ziemi małopolskiej z Krakowa. Strzelców Rota Wojewody Sieradzkiego, Hieronima Wierzbowskiego, Warszawa, okolice i Bydgoszcz. Kompania pikiniecka regimentu Galla stacjonująca na Dolnym Śląsku na Zamku Grodziec. Regiment Formacional Morawa, Czeska Republika. Korpus Artylerii Zamku Tęczyn im. Pana Hrabiego Potockiego, herbu trójćwierć, trzecia krzyż. Rezydujemy na Zamku Tęczyn pod Krakowem, gdzie za tydzień również będzie bitwa, na którą państwa zapraszamy. Oda i darabontok Magyarország. Viva! 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 Viva Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Dzień dobry państwu. Ja dzisiaj z domu głosowałem w sprawie Kolumbii, teraz Rzeczypospolitej z Warszawy. Dzisiaj bez broni, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że tutaj poplamy jeszcze słuchają Kolumbii. Viva! 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 Wolna kompania Sarmacka z Wrocławia, witam państwa. Viva! Jarosielska baterie z Brna. Viva! Pomorów Rybem, Morawski Poradzki, Pluk, Czeska Republika. Regiment Zemské hotovosti Česká republika. Bohemia, viva! 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 I na sam koniec Jerzy Wyston, Spowolna jednostka wspierająca Święty Jerzy. Przyjechaliśmy z Warszawy i okolic. Bardzo nas cieszy, że mogliśmy dla państwa brać udział w tej rekonstrukcji. I jeszcze raz serdecznie zapraszam na dziś wieczorem o 15.13 i jutro. I jeszcze raz proszę o gromkie brawa dla wszystkich rekonstruktorów. Niech wiedzą, że to, co robią, też nam się podoba. Tak, jeszcze. I ostatni rozkaz. Całość, lewo zwrot. Lewo zwrot. Pokoń czy prawie. Obozu masz. Wojska schodzą do obozu. W obozie pełno ludzi już po bitwie. Pełno pytań.
mechanizm zamyk lądowy, tak? Zafascynowanie historią. Tak, zamyka się panewkę, ładuje się, przypija się. Kręta, wielokręt i tak, bo mówię, Polska... A my tutaj mamy, wiesz, koncepcję, co byśmy mieli. Tyle ludzi, poganiaczy i wszystkiego. I to kosztowało, nie same działa. I to jest wielokręcie, woda sama nie jest. Grupy szykują się do przemarszu. Pójdę sobie na rynek w Wojniczu. Trochę zaczęło padać, ale... Naprzód! Piotr, jest zapomporowany wywolnie. Dobra. Nie, słuchajcie, to nie jest tak. Ale tak. Ale tak. Ale tak. Ale tak. My musimy się skromnie iść plany. Trzeba będzie jechać tam na rynek. Trochę popadało, ale nie zepsuło to nam humoru. Zresztą zobaczcie, jak Węgrzy się bawią. Mokro, ale jest fajnie. Kawał ciekawej i fajnej imprezy. Jutro dalsza część. Dzisiaj już tylko zabawa w obozie. A jutro dalsza część bitwy. Węgrom oczywiście nie brakuje w obozie powódź. Wylało, zalało. Wody pełno, namioty zalane. Walka z żywiołem. Zrobiłeś ten powódź, tą powódź. Tak. Dzisiejszy dzień jest dosyć mokry, można tak powiedzieć, w obozie. Była powódź w nocy. Zobaczymy, jak dzisiejszy dzień i dzisiejsza bitwa, czy się odbędzie. Mam nadzieję, że ten ostatni dzień jeszcze zakończymy z przytupem i uda się powalczyć i coś zrobić fajnego. Zobaczymy zaraz. Sławek, jak ty już się czujesz? Ja się czuję doskonale. Susza nie trwa. Uda się chyba zrobić bitwę. Właśnie trwają przygotowania. Zobaczcie, że są sami. Rekonstruktorzy się zbierają. Mimo, że pogoda dzisiaj, w nocy, wczoraj wymiotła znaczną ilość, to jeszcze uda się zrobić imprezę. Chociaż zakończyć to z hukiem. Tak więc najważniejsza chwila, wypłata żołdu. Wojsko Polskie dostaje jako pierwsze. Najemnicy też czekają na swoją dolę. Zachodnie chorągwie, cudzoziemskie chorągwie. Każdy musi czekać w kolejce. Jak sami widzieliście, pogoda spłatała nam niezłego figla.
ulewne deszcze jednak nie przeszkodziły nam świetnej zabawie, która trwała aż 3 dni. Poza tym sprzęt również odmówił mi posłuszeństwa, jak zresztą sami widzieliście, tej ostatniej bitwy nie udało mi się skręcić do końca. No niestety, czasem tak bywa. Mam nadzieję, że moja relacja Wam się podobała. Liczę na konstruktywne komentarze, uwagi, które chętnie wykorzystam w przyszłości, gdyż liczę na to, iż nie jest to ostatnia tego typu relacja. Mam nadzieję, że się to podobało i mam jeszcze wiele ciekawych pomysłów na tego typu materiały, które będę chciał prezentować na moim kanale Andrzej Wusek Historia Poza Horyzont, na który serdecznie zapraszam. Ja już się z Wami żegnam. Chciałbym, żebyście zostawili oczywiście komentarz, łapkę w górę i subskrybowali kanał. A jeżeli uważacie, że to, co robię, jest warte uwagi, to również możecie mnie wesprzeć. No cóż, można powiedzieć. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!